Cześć, witajcie, z tej strony Robert i dzisiaj dostałem informację przed chwilą od Bartka, jednego z widzów, o aplikacji dotyczącej Geara 2. Podejrzewam, że na Gearze 2 Neo też chodzi. Nie wiem jak z Galaxy Gear, ale może ktoś da znać właśnie. I sprawa wygląda w ten sposób, że ostatnio jeszcze na portalu galaktyczny.pl pisałem o tym, że wyszła ta aktualizacja, gdzie mamy tryb blokowania. OK, pewne rzeczy się pojawiają systematycznie, co cieszy, no ale nadal brakuje tego, że możemy pisać po prostu sobie na zegarku. No i zmieniła się ta ta część z tego względu, że pojawiła się aplikacja Fleksy Messenger. Ona jest datowana na 18 czerwca, czyli tak naprawdę na dzisiaj. Nie wiem, czy są informacje, czy dużo osób to pobrało, czy też nie, ale chyba nie. W każdym razie instalujemy sobie aplikację, wyszukujemy w Samsung Apps, oczywiście po przejściu tutaj w Gear Managerze przechodzimy sobie do Samsung Apps, wyszukujemy ją w ten sposób, Fleksy Messenger mamy i instalujemy. I teraz o ile tutaj nie widziałem, żeby szczerze powiedziawszy w moich aplikacjach czy coś tu jest? Są jakieś ustawienia? Nie, niestety nie ma żadnych ustawień. W każdym razie pokażę Wam, że może tak, żeby było troszkę wygodniej. Faktycznie to działa. Działa o tyle, że zrobimy sobie tryb na zewnątrz, żeby troszkę lepiej to wyglądało. I tu sobie po prostu zbliżę. OK. I teraz tak. Sytuacja wygląda następująco. Mamy aplikację, która w pewien sposób umożliwia pisanie. Nie jest to tak do końca w pełni, że tak powiem, po prostu wolne pisanie, czyli dowolna aplikacja i tak dalej. Jest to związane głównie z SMS-ami, z tego co zauważyłem. Przechodzimy sobie do tej aplikacji właśnie Fleksy Messenger. I teraz tak, o ile włączamy sobie ją i tutaj ładują nam się te nasze kontakty z telefonu, po prostu zegarek sobie je pobiera. Musimy chwileczkę na to poczekać. Ja tu mam większość tych kontaktów nieaktualnych, które tutaj są z przodu, bo to są tak zwane testowe kontakty. I teraz dobra, wybieramy sobie po prostu kontakt. Mamy żadnych wiadomości, czyli nie pisaliśmy jakby z tym numerem. Wybieramy sobie replay i możemy sobie po prostu normalnie pisać. Oczywiście nie jest to jakoś tam super wygodne, ale rzeczywiście możemy nawet chyba próbować troszkę tutaj, chyba działa jakieś tam poprzesuwanie troszkę, nie, po prostu po przeciągnięciu robi nam się kropka albo nam cofa. Fakt jest też taki, że Fleksy Messenger ma swój odpowiednik na smartfonie i tam jest bardzo dużo takich różnych gestów i tak dalej, więc warto po prostu o tym pomyśleć. No dobra, ale możemy napisać sobie jakąś tam wiadomość. Nie widzę za bardzo, gdzie tu są te wszystkie jakieś kropki i tak dalej, ale faktycznie, dobra, usunęliśmy. Czy możemy jakoś tutaj to włączyć? Wyłączyliśmy, musimy jeszcze raz do tego wejść z powrotem. No nie jest to super łatwe, tak? Nie jest to jakoś, że tak powiem, komfortowe. Brakuje tu jakby troszeczkę, nadal jakichś po prostu sensownych rozwiązań, takich, że można by było pisać też wszędzie, no ale możemy sobie odpisać dowolne. OK, spacja, będę i możemy sobie zrobić send. I wiadomość została wysłana za pomocą telefonu. I teraz kwestia jest tego taka, że ja muszę sobie sprawdzić z jakimś moim faktycznym numerem, czy rzeczywiście to działa. No i OK, wybrałem sobie mój drugi numer. Na szczęście akurat tutaj w tej aplikacji tylko przy wyborze numeru kontaktu właściwie pokazują mi się konkretne numery. Robimy sobie replay, ja sobie to testowałem, działa to, więc zrobimy sobie, napiszemy sobie... Dobra, pisanie nie jest łatwe. Na pewno wymaga jakiejś tam po prostu wprawy. Tu zobaczcie, że coś nam się już samo pisze. Zróbmy sobie test i wysyłamy sobie test. OK. I zobaczmy, czy przyjdzie tutaj. I mamy test. Więc przyszła wiadomość bez problemu. Podejrzewam, że na S5 również pojawią się raporty. Otóż nie pojawiają się raporty, więc jest to jakoś tam dziwnie rozwiązane, ale w każdym razie działa, czyli możemy sobie bez problemu pisać SMS-y, co tam chcemy. Ok, mamy nawet tutaj słownik po angielsku, że to jakoś tam w miarę działa. Robimy sobie send i mamy kolejną wiadomość, podejrzewam. Ok, teraz spróbujemy z drugiego numeru po prostu sobie najnormalniej w świecie odpisać. Piszemy sobie cokolwiek, wysyłamy wiadomość. Widzę, że automatycznie to się nie pojawia jakby chyba tutaj w tej liście. Chociaż musimy poczekać. Ok, mamy teraz SMS-a dostaliśmy, mamy normalne powiadomienie. Poczekamy, aż ono się schowa, że tak powiem. No i ok, póki nie wyjdziemy, nie wrócimy, nie mamy tej wiadomości, czyli musimy po prostu sobie odświeżyć w razie czego, ale jest treść tutaj i ona jest jakby pokazana. Ciekawe jaka długość tych tekstów, podejrzewam, że po prostu one się będą tutaj skalować pełnymi linijkami. No w każdym razie jest taka możliwość teraz odpisania dowolnego wyrazu za pomocą zegarka. Jeśli nie testowaliście, to serdecznie zapraszam. Dziękuję jeszcze raz Bartkowi, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.